infrastruktury komunalnej w sprawie tworzenia placu zabaw dla dzieci przy ulicy Jakuba. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Pierwszej wnosi o utworzenie placu zabaw dla dzieci na działkach nr 51 i 52 przy ulicy Jakuba, graniczących z posesją przy ulicy Jakuba 19. Paragraf drugi. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Działki nr 51 i 52 przy ulicy Jakuba są obecnie zaniedbane. Nocują na nich bezdomni. Załatwiane są potrzeby fizjologiczne. Wyrzucane są śmieci. Kazimierz odwiedzany jest licznie przez turystów. Zaniedbane działki nie wpływają korzystnie na wizerunek miasta. Jednocześnie na Kazimierzu nie ma placu zabaw dla dzieci, który w tym rejonie jest niezbędny. Dzielnica przyjmuje to zadanie w wieloletnim planie finansowym. Panie Przewodniczący, tutaj proszę o poprawkę. To przecież pewnie wszystkie zaraz poprawka. W sprawie tworzenia placu zabaw przeciw ulicy Jakuba treści w uzasadnieniu skreśla się zdanie. Dzielnica przyjmuje to zadanie w wieloletnim planie finansowym. Dlaczego, proszę Państwa? Dlatego, że ja mówię, że to pisał, że poprawę to przeświadczony, że wybory są w jesieni, a więc został jeden rok, więc nie możemy zrobić decyzji o WWF-ie, ponieważ no, już nie mogli przeznaczyć środków. Chociaż ja bym wchodził w polemikę, bo nasze w 14 roku możemy podjąć uchwałę na 15, no ale gro jest taki zdań, że po prostu do końca kadencji. Skoro większość mówi, że nie ma szczęścia, bo zadania zrealizowane do końca kadencji, no to nie decyzje, tylko zadania, no to w takim razie skreślono to zdanie. Kto z Państwa jest za przyjęcie tej poprawki? Może Pani jeszcze 3, 6, 9, 10, 3, 14. Kto z Państwa jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał. Jedna osoba się wstrzymała. Za. 14 za, 0 przeciw, 1 się wstrzymała. Dziękuję bardzo. Może Pani teraz za tą poprawkę, w razie Proszę zdanie uzasadnienia. Proszę Państwa, były dwie panie, które prowadzą lokal przy ulicy Jakuba, sąsiadujący z tymi dwoma działkami, pokazywały zdjęcia koszmarne, mówią, że od 3 lat walczą właśnie ze śmieciami, z bezdomnymi, którzy tam ściągają materace, różne rzeczy, krzesła, radioodbiorniki, no po prostu już mają tam legowiska. Z całego Kazimierza praktycznie wieczorem tam wszyscy chodzą załatwiać potrzeby i nie tylko wieczorem, fizjologiczne, a to jest działki dwie naprzeciwko muru ograniającego cmentarz żydowski, gdzie jest takie zrobione okienko, przez które można, w dawnej furtce zresztą, przez które można, jest wgląd na teren cmentarza i tak naprawdę masa turystów odwiedzających Kazimierz przechodzi tam ten. No i ja się zadałam pytanie, ale czy to jest ten teren, czy to jest własność prywatna? No, pani okazało się, że mówiąc, że to jest własność gminy, co nas sprawiło szczere zdumienie, ponieważ od lat szukamy miejsca na Kazimierzu, gdzie zrobić ogród, znaczy plac zabaw dla dzieci, bo nas wyrzucili z placem zabaw z dużego działa. No i sprawdziłam w SIP-ie, rzeczywiście jest to, te dwie działki są mieniem gminy. Ale wystawiono na sprzedaż, na sposób. No. Z dużej komplikacji kiedyś uchwalili. No właśnie, więc tu jakoś byśmy to przeoczyli i jest może możliwość, żeby to cofnąć na zasadzie tego, jak się przed chwilą postulowali, że odpracujemy o przetargu, prawda, w sprawie tamtej działki, to może jeszcze wpuścimy następną uchwałę, że chcemy to wyjąć pod przetargu i w ogóle cofnąć te budynki. To jest nasze stanowisko, stanowisko ludzi. W każdym razie to mamy w magazynie, mają miejsca. Dwie działki są po prostu wychodkiem publicznym i jedną zajebaną przyjdzie, to zmienie gminy, to jest w ogóle mówiono. To się do pracy nadaje. Proszę bardzo. Naprawdę, no to jest pewna pracy.
Także walczą same właściwie z tym ludem, raczej z udziałem. Także wydaje się, że trzeba nam naszej działania, żeby te działki nie były sprzedane, tylko żeby sobie można było. Ja jeszcze tylko dopowiem, że kontakt z mieszkankami, ja uzyskałem poprzez elektronicznego maile, poprzez kilka maili, dlatego tutaj te panie zaprosiłem na to posiedzenie, bo one widziały do mnie, że właśnie jest ten bałagan, jest ten nieład, że sobie tam nie mogą dać rady i proszą nas o pomoc. Stąd się cała sytuacja, że właśnie te panie przyszły na komisję architektury. No i powiedziałem, że właśnie jest taka sytuacja. Cała właśnie sytuacja znalazła finał w postaci tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Ja chcę powiedzieć tylko jedną rzecz, że dobrze było dopisać, znaczy zmienić numerację, dopisać w paragrafie drugim albo pierwszym dodatkowe zdanie, że nie tylko chcemy stworzenie placu zabaw, ale jak wiemy, że działka jest wystawiona na sprzedaż razem z WZ-ką, no to trzeba zawnioskować, żeby miasto wycofało działkę ze sprzedaży. Przecież nie możemy wnioskować o, nie możemy wnioskować stworzenie placu zabaw na działce, która zaraz spadnie się prywatna. No, dobrze by było, żebyśmy zawnioskowali o plac zabaw, ale jednocześnie poprosili Radę Miasta i do Rady Miasta, żeby ona wycofała tą działkę ze sprzedaży. No po prostu no, nie można tak. Bardzo bym prosił tutaj przewodniczącego, prawda, Sędzka, żeby taką poprawkę przygotował, nie? Jedno zdanie do pisania albo do paragrafu pierwszego, albo do numeracji i zrobić dodatkowy paragraf i po prostu, żeby to było jasno powiedziane. Na tym etapie, to właśnie warto zasady, żeby sprawę podnieść poprzez uchwałę i dalej może nawet medialnie sprawę. Tak, to, że jeszcze mamy do powiedzenia, bo decyzja... Krótka sprawa, jeżeli była uchwała, której było poparcie budżetu, to w tej uchwale, według mojego logicznego myślenia, jak piątkę z logiki, jak jedyny na roku, powinniśmy się z tej uchwały wycofać. Jeżeli była taka uchwała, to nie było w Radzie, więc nie wiem, czy taka uchwała była, żeby popierała się budżet. Jeżeli była taka uchwała, to na początku tej uchwały powinno być, że w związku z interwencjami mieszkańców wycofujemy się z tamtego poparcia. Aha, to znowu. Bo jest inny poparcie. Bo inaczej to jest prawnie zakup. Uchylenie uchwały w sprawie wystawienia na sprzedaż wyżej wymienionych działek, paragraf.
paragraf 2 zostaje paragraf 3, a paragraf 3 zostaje paragraf 4. Czy Państwo zgodziliście poprawkę? Tak. No to tak, w razie bardzo proszę o przygłosowanie, kto jest za przyjęciem poprawki. Raz, dwa, trzy. Jedna osoba. Ta osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo. W takim razie cały projekt uchwały was poprawkę już przygłosowała. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Trzy, czternaście osób. Kto się wstrzymał? Jedna. 14 za, nie ma? 14